Klub Solidarnej Polski będzie tutaj w Warszawie, no nie na stadionie, ale tutaj w jednej z warszawskich restauracji czy kawiarni młodzieżowych w centrum miasta oglądał wspólnie mecz. Będziemy oczywiście kibicować naszym, liczymy na twardą, wyrównaną walkę i ja osobiście stawiam na remis 2-2 i szansa w kolejnym meczu z Czechami i wyjście z grupy. A zwycięstwo będzie smakowało podwójnie, jak znamy z przeszłości, że zawsze wygrana nad drużyną najpierw Związku Radzieckiego, a potem Rosji, niezależnie od dyscypliny sportowej, zawsze smakowała podwójnie i była fetowana podwójnie. To prawda. No w tym przypadku oczywiście wszyscy czekamy na zwycięstwo, ale remis też nie będzie zły.